cholera, bo tam wchodzimy, nie nawet zepsuł! Nie możemy wystartować coś na tego Facebooka dzisiaj, słuchajcie. Bo prawo kamery. Prosimy o setkę o zamontowanie kamery. Nie mam na wszystkich was chuj po prostu. Dobra, nie przejmuj się tyłem. Nie będzie to, będziesz wychać. Jest tu teraz. Dobra, nagram. To Leszka nie będzie widać, nie wiesz. Leszek będzie inny. Dobra, chwilę pokręcisz tak. Chyba, że się kręci na Leszka. Chyba, że się Leszek. 5 minut, potem dasz na 5 minut. Ja sobie mogę tu siąść. O, Leszek, o właśnie. O, dobrze, dobrze. A też mówię, widać. Jakbyś miał wygodnie jak u psychoterapeuty. Słuchajcie, robimy dzisiaj terapię muzyką. Muzyką, terapię sztuką, kulturą. Łagodzimy małe czaje, zmieniamy pozytywną energię w lepszą, ponadbytową. Ponad odbytową, słuchajcie. O Boże. Zagram swój hejnał, słynny egipski, a później Rybik i Leszek wejdą oraz Artur. Ługi, ługi! Hej, to rozpoczynamy finałem i przenosimy się do Egiptu. W słowach, które ja tylko przewrócę. Thank you.
Yeah.
Witajcie na live'ie muzycznym. Tutaj moi koledzy, którzy ze mną grają. Jesteśmy w gniaździe anarchistycznym. Oczywiście lokalizacja jest tajemnicza, bo by tu od razu wpadli ludzie, którzy chcieli nas... Z łysymi pałami i by nas chcieli... User, wczoraj mówiłem, zresztą mówiłem, ale to nic, za tydzień znowu będzie tutaj live muzyczny. Także ten, jak napiszesz do mnie, bo ja się nie spodziewałem, dopiero wczoraj dostałem zgodę od kolektywu, taką pewną, że możemy zrobić już z powrotem, no powiedzmy punkowsko-hipisowskim, także słuchajcie. No, tutaj nawet banany mamy, wszystko, tutaj jest takie... I tutaj mamy też sztukę, czyli na przykład tu są obrazy pewnej dziewczyny, która tutaj... O, ten obraz... Ten obraz został namalowany na ulicy 3 Maja w Rzeszowie podczas koncertu, także tutaj mamy wszystko związane ze sztuką. No, pacyfki, aha, jak nie ma, jak to nie ma, jak nie ma, jak nie ma, jak jest, jest pacyfka oczywiście, hej, o Weroniko, hej, hej, pis, w ogóle witajcie wszyscy, dzięki naprawdę ten, krople do oczu sobie kup, mam krople do oczu, córka mi kupiła i... Chciałbym się Leszku przedstawić. O, a to jest Kamil. Cześć, jestem Kamil Wojtoń, muzyk, artysta, pianista, gitarzysta. Tak jest. Pozdrawiam. To zagraj coś, zagraj jakąś solówkę. To tam jest, to tam do ciebie mówił pan Henryk? Henryk dopiero zaraz, Henryk jakiś. Ale zagraj solówkę. To kogoś tam powitałeś, kogoś znajomego. Witam wszystkich, tak, Jan Sobieski. A, Jana, witamy. Tak. Witamy. Szaro, 666...
Witamy Stanisława. Tutaj, Nicolo, witaj. To jest nasza, Jurka, Frank, to jest nasza pacyfka. Tak, to jest nasza pacyfka. Monikę, specjalnie ją przyniosłem, tak, o, jeszcze. Pokaż tę Nicolę, bo tak. Nie, Nicola. Nie wiem, z kim rozmawiam. Tęsknię za logiem Mercedesa. No to nie jest logo Mercedesa, Nicola, ale ty to o tym dobrze wiesz. Słuchajcie, mamy też takie instrumenty. Tak, bo trochę żeśmy... Pokażmy, Leszku, na czym gramy, słuchajcie. Gramy na prostych instrumentach akustycznych. Zagraj solówkę. To jest moja wizytówka, słuchajcie. To jest Kamil. Kamil jest muzykiem. Ale to tylko tu jest zagraj coś. Tylko teraz gramy tak na pokaz. I za chwilę... Wyłączymy telefony, to będziemy grać na golasa. Jedynie... To znaczy... Hej, góra liasę, góra! Tak, także... Tutaj mamy takie... Będzie grał na golasa i zasłoni się tylko harmonijką. Na kartonie. Leszek, opasace! W Pawiu, dokładnie, jesteśmy w Pawiu. Weroniko, Pawiu, naprawdę bo... dzięki za te... Na jakim biośle grasz? To znaczy nie, to Kamil gra na... Ale on ma ten, ukulele w tej chwili. Ja dzisiaj gram, słuchaj, na takim ekonomicznym biośle, malutkim. Tak, bo on dzisiaj nie przyniósł, bo dzisiaj mamy pierwszą taką od... Po dłuższej przerwie na... Na gitarach, na wszystkie instrumenty strunowe gramy. Zapraszam cię do mojego studia w Grośnie, do mojego wymiaru sceny estrady muzycznej, łączącej różnych ludzi, aktywizacja niepełnosprawnych, aktywizacja muzyków, artystów, twórców. Pod Chrosnem też wszystko na priv. Weroniczko, zaraz zagramy, zaraz właśnie się, teraz zrobiliśmy chwilę oddechu. Oraz zapraszam was aż widownia kopieńsko do mojego wydziału takiego biura muzycznego w Rzeszowie. Nie, to znaczy nie, akurat nie piliś. Znaczy wiesz co, nie, moi koledzy niektórzy piją alkohol, ja wcale, ja ale nas ten. O, Moli, hej, witaj. Dzisiaj jest live muzyczny, wiesz? Ja po 8 może zrobię live, a może już nie będę miał siły. Energia, tak. Leszku, prawda? To słuchajcie, peace and love, tak jest. Tak, Nikol. Dobra, słuchajcie, to teraz zagramy jeszcze jeden kawałek, chodź. Tylko pozytywne. A nie, dobra, bo... dobra, bo Remik pali papierosa teraz, także... Niech wytrzymają jeszcze. Tak, poczekajcie jeszcze. Słuchajcie, w ogóle... Zobaczymy... Tak, zagramy dla was jeszcze za chwilę. Jeszcze dziennikarkę muzyczną, naszą panią tak. Madalinę Esterę. Kogo? Madalina Estera przyjdzie też. A, Magda, tak, jeszcze Magda przyjdzie, tak, ale... Tancerka i tak, to jest dziewczyna Kamila. Zaraz będziemy grać, tak. Tak. Ja jestem Fingler, pamiętajcie. Dobra, słuchajcie. Czekam na fanki. Znaczy, fanki, odzywajcie my się tutaj, na profil my tutaj, Kamil Wojtun w Facebook. Jak zwykle, zaraz, Google, poczekajcie. Kamil Wojtun, tam macie o, tu jest nasza, tu jest pacyfka, ale dobra, ona tu będzie sobie stała. Dobra, na razie. A nie, tu słuchajcie, nie stoi, bo się przewróci. To, te dane w Google, w Facebooku, w YouTube. W mediach internetowych. Zaraz dajemy muzę, poczekaj, bo tu macie poszli moje dane. Palić, o. Wiesz, poszli palić, zaraz zagramy znowu. Tu macie moje dane, Kamil, widzicie wizytówkę? E-mail macie też. Dobra. Może to słabo widać, ale wam jeszcze tu przyłożę. Postaram się, słabo to widać, to się kurde... Dobra, Kamil, nie zasłaniaj się. Jeżeli chcecie, żeby ktoś wam zrobił wizytówkę, to Kamil tworzy wizytówkę. Nie tylko sobie, ale... Tak, ale nie wymyśliłeś. Nie, on pali papierosa normalnego. Tu nie pali, nie, trzymaj, siedź w tamtym, bo tutaj mamy takie zasady, że w tym pomieszczeniu nie palimy, tylko w drugim. Znaczy ja nie palę, nie tylko oni, muszę pilno... O. Jeszcze mamy plec, słuchajcie, popatrzcie. Tak, dobra. Jak Remik no skończy palić, to... No i mamy takie ukulele, widzisz, Harley zagramy... tam, widzicie, tam gitarzyści. No i mamy oczywiście pacyfikę ekonomiczne. Tak. Mamy banany od Remigiusza, banany przyniósł Remik. Mamy tutaj... Takie przyjrzałe, bo to on ze zwrotu wziął, słuchajcie. Kamil, zagramy coś tak teraz na tym. Zagraj coś na ukulele i sobie zagramy taki małą tą. Albo dawaj ten, dawaj harmonikę. S i V. Harmonika blues. Podoba mi się. Ten swój. Ale bym chciał. Aha, dobra. A ja sobie pogram bluesa w tym czasie, skąd? Rzeszów, tu wszystko, jesteśmy w Rzeszowie. Fajna Vanessa, to na grzyby zerwa.
No jakbyście... A wtedy to byśmy nie grali w ogóle. Blusa za mnie. To jest blusa. To jest Staszka na lepiej Rzeszowa, tego sobie pomnik przeciwko mają Rzeszowa. Właśnie, tutaj w Rzeszowie mamy w ogóle pomnik Tadka Nalepy. Fortepian zewnętrzny tak. Na rynku. Taki no. Uliczny fortepian zewnętrzny. Pierwszy w Polsce. Pierwszy no widzisz, a na czym grasz, Moli? Nie włoski, tylko... Nic, jeszcze nie łyknęli. Chociaż... Dobra. Nie, pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, ale na szczęście ja ich trzymam w ryzach, więc dużo nie piją i się nie przewracają. Dobra, to co, lecimy z kopsem? Dobra, słuchajcie, to teraz jeszcze wycie o świcie, dokładnie Weronika. Dzwoni znowu. Kto to jest agent Smith? No, agent Smith to jest taki koleś, który do mnie wyzwania, jak robię live. Dobra, lecimy z koksem. Remik, dawaj. Kamil, co powiesz o Monice i Vanessie? Okej, bardzo fajne dziewczyny, inteligentne, miłe, mądre. Zapraszam was wszyscy w imieniu wszystkich tu, do właśnie tu kolektywu i do naszej klubu muzyki. Do naszego stowarzyszenia. Leszek wam napisze gdzie co i jak i zapraszamy. Weźcie koleżanki, znajomek, chłopaków. Niech wezmą instrumenty, gitary, pepry. No i grajmy wspólnie, śpiewajmy. Bo Remika nie widać. Oprócz, pamiętajcie, tu nie ma ani alkoholu, ani narkotyków. A gdzie ty jesteś piękniejszy? Bardzo tutaj się. Dobra, lecimy. Artur, to no. Postaw na tym i chodź. Dobra. A teraz dalej kontynuujemy muzyką przez świat. Jedziemy do regionu Jagiellonia. Gdzie pojedziemy teraz? Proszę państwa. Do Peru! O! Indianie! A nie łeb ty ktoś z Peru przed chwilą. Mamy już zapachę. Thank you.
No, mam nadzieję. Tak, za tancerki, tutaj widzicie. Aha, o to z tyłu, tu na górze nade mną, te dwa dzieło sztuki, to i Remik, to też twoje, tak? Tak. To jest dzieło sztuki Remika, o tego właśnie kolegi tutaj. Tak, a tu na tym dziele sztuki w ogóle nie wiecie, co jest nawet. A tam jest dzieło sztuki też Remika, ale młotek należy do Pawia. Bo to jest młotek pożyczony tylko na ekspozycję. Młotek o, jest po prostu... Viola, masz urodziny? Słuchaj, Viola, zagramy za chwilę dla ciebie urodzinowy kawałek, no. Jaki sobie, wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, ej, chłopy, przepraszam was. Co powiesz o Paulinie? Paulina? Paulina. Dobra, Viola, słuchaj, powiedz mi, jaki chcesz kawałek, to ci zagramy, tylko wiesz, my nie mamy dużego repertuaru, nie zagramy ci dziewiątej symfonii, albo gramy bębnowe, czyli takie, co ci, słuchajcie, Viola, złóżcie życzenia Violi, bo ma dzisiaj urodziny. Happy birthday to you! Cześć Viola, wszystkiego najlepszego! Happy birthday to you! Happy birthday to Viola, happy birthday to you. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam, niech żyje nam nasza Viola. Sto lat, sto lat, pomyślności, niechaj żyje nam. No, mam nadzieję, że ci się podobało, Viola. No, Viola nas kocha, widzicie? Ale mamy fajnie. Nicole. No, ogromny. Nie no, leniwiec, nie wiesz, że Viola ma... Tak, po polsku też było, oczywiście. No, happy birthday. Tak, też było. Wiesz co, Bigos, no my gramy tylko bębnowe utwory. My możemy zagrać na przykład solówkę jakiegoś szamana syberyjskiego, albo solówkę szamana afrykańskiego. Jaki to utwór?
Wiesz co, bo chciał Lady Punk coś. No ja przyniosłem sobie elektryczną gitarę. O, słuchaj, za tydzień Kamil zagra Lady Punk. Bo my mamy tylko bębny dzisiaj, także ten. U Maksyma w Gdyni, no, ale to dzisiaj nie zagramy. O, user, jak przyjdziesz za tydzień, to sam nam zagrasz. Dobra, za chwilę wam zagramy. I słuchajcie, teraz dla Violi gramy szamaństwo afrykańskie. Uwaga. Artur, ja zaraz w ogóle nie wiem. Ale to ty. Jest na znajomka. Ty na żywo? Nie, na znajomka. A, tylko rzuciłeś ty. No. Dobra, słuchaj, gramy dalej. Dla oglądają? Oglądali już? No, no, no. Paulia. To weź jeszcze wrzuć teraz, nagrywaj, bo zagramy tego. Zagramy, słuchajcie, dla Violi szamaństwo afrykańskie i szamaństwo azjatyckie i w ogóle dla wszystkich was, ja nie? Feliz Navidad. O nie, Feliz Navidad. Dobra, damy radę, czekaj. Leci z koksem. Ale nie. Nie, słuchajcie, najpierw szamanka. Szamanka to nam najlepiej wychodzi z ręki. Najlepiej. Tak, dokładnie. Słuchajcie, uwaga! Szamaństwo afrykańskie dla... Tylko zaraz. Muszę, żeby było widać Kamila i... Z lasu gramy normalnie, jak z jakimś... Ja mówię, jakbyśmy byli w jakimś... Siedzimy tutaj, ale jakbyśmy byli w jakimś... To trzeba zacząć od tańca, takie wsiądzie. Ty tańczysz, a my gramy. No weź. Kamil, potęcuj się grzybkiem. Kamil, o tak. Tutaj nie. Później jak wyjdziecie, to potem możecie umierać, ale na ulicy, a nie tu. No, tu zjedz, a później wyjdziesz. No to ty też. Życzę to, żeby to było na środku, jako ognisko. Ja będę jako takie ognisko, a ty nas nie objadasz wcale. Chcemy tak, żeby delikatnie nas próbowali. Dobra, szamankę lecimy. Adios. Thank you.
wykaz, no słuchajcie, muszę się zostać teraz wywiezieni jako niewolnicy do pracy w Ameryce. Tam pracują na plantacjach trzciny i powstaje muzyka. Country się łączy z afrykańskimi rytmami i powstaje blues i jazz. Thank you.
co to masz za dzwonek? To my jesteśmy. To super. Słuchajcie, przerwa teraz. Super. Słuchajcie, no, mam nadzieję, że Viola podobało się. Viola. Dzień dobry. Molino. O, dzięki Viola. Tak, to super. Ten kawałek był dla ciebie specjalnie taki szamański, a to? To było, Kamil powiedział, że to jest ognisko i on wokół niego tańczył, wokół tego ogniska. Co? Do 7:00. Słuchajcie, my w zasadzie... Nie no, ja muszę... Dobra, jeszcze 15 po 7:00. Dobra, jeszcze, słuchajcie, zagramy dla was... Nie no, kurde... Bo wy też idziecie gdzieś na jakiś ten. Dobra, słuchajcie, jeszcze wam zagramy. Hej, witaj, Kapybara, tak, jesteśmy właśnie na tym. Boże, co to jest? Bambik Blues. Nie, to Bambika Bluesa się nie zagram, bo wiecie co? O, dobra, czekajcie. Słuchajcie, dobra. Co to jest w Walesce, kurczę. Dobra. No, bo Vanessa się obudziła. A skąd wiesz? Słuchaj. Bo właśnie teraz... Gdzie jest mój ten? Gdzie jest? O, jest. Dobra. Vanessa, o... Chciałeś poznać Vanessę i Monikę, tak? No. No, co się napisała? Dzień dziś i noc krótka. Dabu. Rasputin. Szkoda dnia. Popasuje dziś. No, szkolić. Dzisiaj o socjologii może będzie, jeżeli będę po 20, ale może nawet gdzieś późno, dużo po 20, bo zanim do domu wrócę, zanim tu ogarnę paw, to... Słuchajcie, gramy jeszcze jeden kawałek i kończymy, nie? Dobra. Remik, jesteś gotowy zagrać jakiś ten, jeszcze coś fajnego? Słuchajcie, jeszcze coś dla was zagramy i będziemy kończyć dzisiaj. Gotowy. I Dab to nie, no słuchaj, ogromny leniwiec Dab, do Dabu musielibyśmy mieć gitarę, bas i bębny to tam jak robią tylko da? Ten. My gramy tylko takie szamańskie, nie? Essa, TikTok, hej, witaj. Tak, dokładnie. Ja nie wiem jak to wiele efekt to wychodzi, ale normalnie jak gdzieś w dzikim lesie. Nie no, Rasputin, słuchaj, pewne solówki z Rasputina to tu się pojawiły się w trakcie tego bębnienia. Tak, tu. Takie solówki się pojawiło, że Leszek ma prąd w portkach. Ile się to wie? A my stanąłeś na pół metra. No, słuchajcie, co stanęło? Stanęło, bo wszyscy muszą odpocząć. Wszyscy jedzą, słuchajcie, tu mamy taki ten, wspomnienie o historii gatunku ludzkiego. Słuchajcie, tu wspomnienie o historii gatunku ludzkiego, jak jeszcze ludzkość zajadała banany, tak. I grzyby. Muchomory. O Jezus. Dobra. Nie. Słuchajcie, dobra. Której kolega zepsał główkę. Teraz ja wykonam był dla naszych internautów, Leszku. A po godzinie tak go wyczerpiło. Leszku, ja wykonam... A nie, covery to robił Kamil, bo Kamil w szamankę wrzuca takie współczesne, więc... Ja teraz zagram w szamańskim oprogramowaniu swoją grę. A Kamil zagra... Tak, tak. My teraz zagramy jeszcze taki jeden koncercik taki bębnowy. Suite bębnową i na tym dzisiaj zakończymy. Także na pożegnanie dzisiejsze. Symfonię instrumentalną. Tak, symfonię instrumentalną na Kamila ukulele, tak, dokładnie. Kamil, uważaj, ten kabel z prądem weź. System przewodowy szan. Dobra, słuchajcie, nie, bo tutaj my takie żarty sobie robimy. Kurde, spaliło z Marsjan, cholera, lampa poszła, 30 watt, kurwa, 15 tysięcy. Złotych kosztuje. Nie, to oni banany jedzą. Dorobek całego życia. Słuchajcie, nie. Czyli w każdym razie zrobimy
Viola, tak. A ja pokażę, jak jeszcze, powinien być banan. Jeszcze, o właśnie, Kamil. Ale co ty, ze skórką będziesz jadł? Aha. Nie, dobra. Tak, Kamil, patrzcie. Kamil zje banana. I patrzcie, to się tak... Czekaj. O Jezus Maria. Nasz Kamil jest takim człowiekiem renesansu i on... Aktor. Tak, jest aktorem. Dobra, słuchajcie. A słuchajcie, to są specjalnie suszone jabłka. Ja też pokażę. Dobra. Ja pokażę. Banany. Banany suszone, zaraz spróbujemy. Dobra. Ja pokażę, jak się je banana. No to jest banan suszony, co ty? Ja pokażę, jak się je banana, proszę. Trzeba ściągnąć skórę. Słuchajcie, przepraszam, bo ci ludzie... Powstał kawaler, ja ich kocham, ale czasem trzeba ich... Dobra, słuchajcie, teraz gramy i kończymy tego live'a. No. Jest w zagrożeniu, bo nas jest trzech. Dobra, dobra. Lechu, czy mamy ci zrobić dobrze? Dobra, ja zaraz ci zrobię dobrze. Słuchaj, chodźcie, gramy. Gramy chłopy i... Henryka. Zapraszamy pana Józefa. Słuchajcie, Latka. Dobra. Ostatni ten kawałek zagramy i wyłączamy się. No. Mogę jeszcze siku zrobić? No to szybko, nie? To, dobra, to ty... Dobra. Remis, chodź, a kartu dołączy. Mi się rozgrzeje. Poczekajmy, niech zrobi siku jeszcze. Dobra, to na mi się muszą banany ułożyć w brzuchu. A my sobie z Kamilem. Dobra, te moje... Nagram teraz, słuchajcie, ze 3 lub 2 komp, zobaczymy jak mi to będzie się czuł, będę się czuł spontanicznie, żeby to zagrać. Zagramy w takim opracowaniu bęben aranżacji na dżembę bęben oraz ukulele, proste aranżacja. Albo o! Zagram dwa swoje tematy. A ja wam zagram mój kawałek. Poczekaj, Kamil. Pierwsze leży. Uwaga! Ale z ciebie bambik! Nie masz fałdolców! Nie wyzywajcie! Że jestem bambikiem. Ja po prostu nie mam fałdolsu. Dobra, a teraz gramy recital bębnowy. Proszę bardzo, dawaj. Dwa ramy, a potem improwizacja. Thank you.
Poprawiamy lejki w górce. Bo nie wiesz, nigdy już. Żoło
Byliście tu z nami. O, Madzia nasza. O, widzisz, ty przychodzisz po to, żeby się z nami pożegnać. Witaj, Patrycjo, witaj. Witaj, słuchajcie. Tu jeszcze właśnie nasza przyjaciółka Madzia. Tak, jesteśmy w transmisji na żywo, wiesz, na TikToku. Wokalistka i tancerka, tak, może tak jest. Z nami jest. Ale już akurat teraz my kończymy. Ale może by jeszcze z nami spróbowała. Co tu się dzieje, gramy, wiesz, Patrycja, to jest live muzyczny, właśnie skończyliśmy grać. Kurde, szkoda, że... Pociąg odjeżdża. Przyszła wódka, to papa. Nie, wódki akurat nie ma. Słuchajcie, dobra. Ja możliwe, że dzisiaj po 8 zrobię jeszcze live'a socjologicznego. Patrycjo, no my się musimy urozmawiać. Nie, narkomanii tu nie ma. Co jeszcze jedna krótka. Słuchajcie, poczekajcie, bo jest 7 po. To co, zagramy jeszcze coś krótkiego, tak 5 minut? Madziu, zatańcz, bo ty jesteś tancerką, wokalistką, dziennikarką. Nie, wiesz co, bo tu już nie, bo to już teraz się ten, już się rozlazło, już, słuchajcie, jeżeli jest flow, to jest flow, a jeżeli się skończył, Patrycjo, dobra, to słuchajcie, dla Patrycjo... No jakby Magda dobra. Magolasa tańcowała, dobra. To by się zaczęło. Dobra, słuchaj. Remik, zagramy jeszcze jeden ten kawałek. O, możesz się rozbierać, Magda. Chodź. Dobra, chodź, jeszcze zagramy, Remik, i idziemy. No, dobra. Spirit of India. Dawaj. No. Thank you.
Wiesz, Patrycja, do tańczenia jest ten Kamil, także ten. Słuchaj, no tak jak mówię, po ósmej zrobię live'a już normalnego, socjologicznego prawdopodobnie chyba, ale będzie później, także peace and love. Hej, trzymaj ta się. Session. Słuchajcie, jedziecie, bo ja tak, ja muszę się ubrać. Ogromny leniwiec, to, jak coś to... No, hej. Jedziecie? Pa. Ja się muszę przebrać. Fajnie. Jak Leszek zabierze...